Ten komputerek wygląda mega niepozornie, jak coś, co już było, jak mini komputer, których wiele na rynku, ale ma jedną niesamowitą funkcję. Na spodzie pod zaślepką znajduje się zmodyfikowany slot PCI Express, który umożliwia podłączenie nam tego komputerka do specjalnej stacji dokującej z kartą graficzną, dzięki czemu tego malca możemy zmienić w pełnoprawny gamingowy komputer. Wygląda to niesamowicie i działa jeszcze lepiej. A w sumie to dość zabawne, bo zwykle podłączamy kartę graficzną do komputera, a tutaj no komputer podłączamy do karty graficznej. I dzisiaj sprawdzimy sobie, jaką wydajność ma ten malutki komputer, a także jaką ma wydajność w połączeniu z taką zewnętrzną kartą graficzną, a dodatkowo sprawdzimy limity tego rozwiązania i spróbujemy tu wpakować RTX-a 4090. Ja nie wiem, czy ten zasilacz to wytrzyma, ale sprawdzimy. A to wszystko po słówku od niezależnego sponsora, czyli marki Genesis. Genesis Deaxit 605 ARGB to obudowa, która pomimo swoich niewielkich rozmiarów pozwoli zamontować nawet chłodzenie 420 mm. Wyposażona jest w 4 podświetlane wentylatory, które mają zapewnić niskie temperatury i cichą pracę. Całość jest ofiltrowana, a na boku znajdziemy panel ze szkła hartowanego. Na froncie znajdują się 2 porty USB-A oraz jeden USB typu C. Skrzynka dostępna jest w białym i czarnym kolorze. Dowiedz się więcej w linku w opisie. Wiem, że sama stacja dokująca jest mega ciekawa i pewnie Was zastanawia, jaką to ma wydajność, no ale trzeba też powiedzieć o samym serduszku, co to w ogóle jest. To jest taki mały komputerek firmy Billing, konkretnie jest to Billing GTi 14 Ultra i możecie kojarzyć, że rok temu nagrywałem o takim mini komputerku tej firmy, który był jeszcze mniejszy i tam próbowaliśmy podłączyć kartę graficzną przez port USB 4. I chyba nie tylko mi się ten koncept spodobał, skoro Billing postanowił stworzyć właśnie taką oto stację dokującą. Ten komputerek oczywiście jest zauważalnie większy i no już myślę, że w kieszeni raczej by się nie zmieścił, co nie zmienia faktu, że dzięki temu, że jest większy, to ma też więcej możliwości. No to co, odpalmy go i zobaczmy, co tam w środku siedzi. Komputerek podłączony i działa, to zerknijmy sobie na speckę. Mamy tutaj procesor Core Ultra 185H, więc jak słusznie zauważyliście, jest to procesor laptopowy, który ma 6 rdzeni P, 8 rdzeni E i jeszcze 2 rdzenie LPE. Mamy też 32 GB RAM-u, 5600, mamy terabajtowy dysk SSD, no i mamy też zintegrowany układ Intel Arc. I myślę, że nawet bez tej zewnętrznej karty graficznej taki mini PC sprawdzi się do codziennej pracy. Sprawdzimy jakieś benchmarki. Odpalimy sobie Cinebench R23. Teraz, gdy sobie chodzi Cinebench, to mamy temperatury w okolicach 80 stopni Celsjusza. Mamy taktowanie 3,5 GHz na rdzeniach P, ale co ciekawe, możecie tutaj zauważyć, że mamy power limit na 54 W, a teoretycznie możemy go zwiększyć. No i mamy 15 tysięcy punktów. Normalnie mamy dostęp do BIOS-u i co ciekawe, mamy tutaj zaskakująco bardzo dużo opcji do wyboru, a nawet mamy overclocking lock, który możemy sobie wyłączyć pewnie, to ciekawe. Jak wejdziemy sobie do TDP, to o, tutaj chyba będziemy mieli, tak jest, zamiast 54 W możemy dać 65. No zobaczymy, czy będzie to lepiej działać. Myślę, że może być jakaś delikatna poprawa. A jak za chwilę będziemy chcieli to testować z dedykowaną kartą graficzną, no to lepiej będzie mieć ciutkę więcej tej wydajności, nie? No i po zwiększeniu power limitów mamy mniej więcej o 1000 punktów wyższy wynik. Ale co mnie niezmiernie zaskakuje, to jak widzicie, chodzi Cinebench i ten komputerek jest cichy nawet na tych 65 W. Ja się spodziewałem, że on będzie chodził jak jakiś jet, to jest przyjemnie ciche. Jak coś, to też ma wbudowane głośniczki, to jest 25%. Głośne to nawet, jeju. Odpaliłem Cyberpunka na ustawieniach niskich, miałem jakieś dziwne problemy z overlayem, ciekawe czy to kwestia sterownika jakiegoś. W każdym razie Cyberpunk na ustawieniach niskich z XSS ustawionym na balans chodzi w okolicach 40 klatek ten Cyberpunk. No nie jest to jakaś fantastyczna wartość, która powali nas na kolana, ale powiedzmy, że Cyberpunk się uruchamia, działa całkiem płynnie i myślę, że no partego można by było sobie taką gierkę przejść. Kusi mnie, żeby odpalić Wukonga. Zobaczymy, czy reaktor wytrzyma. A jak nie wytrzyma, to zobaczymy, czy z zewnętrzną kartą graficzną będzie działać. Dobra, damy sobie ustawienia niskie, FSR i generowanie klatek. Może to będzie jakoś działać. Ojej. Ojej. 17, 12 klatek.
w Souls-like'a pograć na 12 klatkach, no może to jakieś nowe wyzwanie komuś właśnie podrzuciłem, wiesz. Ludzie tam lubią, że bez armora chodzą albo w ogóle tam takie. Odpaliłem, słuchajcie, Horizon Forbidden West na ustawieniach bardzo niskich z FSR 3 i generowaniem klatek i mamy jakieś 39, no 50 klatek tak teraz. No powiem wam, nie za specjalnie, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj jeszcze generator włączony. Jeżeli chodzi o porty, to mamy tutaj jacka słuchawkowego, USB typu C, czytnik kart SD, kolejne USB 3.2. Z tyłu mamy cztery kolejne porty USB 3.2, dwa porty Ethernet, które są 2,5 gigabitowe. Więc gdyby ktoś takiego malca chciał sobie wykorzystać na przykład na serwer proxmoxowy, to spoko, bo mamy dwa interfejsy. Mamy display porta HDMI, a także Thunderbolta 4 i kolejny jack słuchawkowy oraz kabel zasilający, zwykłą ósemkę. Bo ten akurat komputerek ma zasilacz wbudowany w sobie, więc nie ma tutaj żadnej zewnętrznej kostki. No i właśnie, zerknijmy, jak to wygląda w środku. Cztery śrubki i powinniśmy się dostać zaraz do środka. I... O! Proszę czyścić regularnie. Ej, kurde, nieźle to wygląda. Tutaj mamy głośniczki, to mi się tak rzuca, ale tak powiem wam, patrzę pod kątem. Wygląda, jakby tam w środku ogólnie dużo miejsca było. Okej, zejdźmy głębiej. O kurczę, no powiem wam, ten komputerek ogólnie można by skompresować do jeszcze mniejszej obudowy. Myślę, że to, że ona jest taka, a nie inna, jest podyktowane głównie tym, że chcieli tutaj ten slot PCI Express dać. Widzę, że tutaj mamy normalnie slot razy 16 PCI Express. To w ogóle wygląda, jakby tu był jeszcze dodatkowy slot razy 1. Bardzo możliwe, że to jest do karty Wi-Fi, którą opcjonalnie można też wpiąć sobie do docka. Tutaj widzę, że mamy całkiem niezły dostęp do bateryjki CMOS. To możemy sobie zasilacz przesunąć. Widzę, że RAM będzie tutaj pod głośnikami. Widzę, że są SODIMy. Tu tak powiem, trochę nie za specjalnie to wymyślili, bo musiałem użyć takiego swojego narzędzia, bo tu mamy taki, zobaczcie, taką podporę, która jest jak do płyty głównej i teraz w ogóle to nam powinno tutaj ładnie odejść, żebyśmy mogli sobie dopiero zerknąć. No, powiem wam, to akurat mogli zrobić lepiej. Ten poprzedni bilink, którego testowałem, wydaje się, że miał dużo prostszy dostęp do komponentów. Tutaj, jak widzicie, mamy dysk SSD. Mamy także slot na kolejny dysk SSD, co jest bardzo miłym dodatkiem. Mamy tutaj także wymienialną kartę Wi-Fi. No i mamy także tutaj, jak możecie zobaczyć, kości RAMu, oczywiście w formacie SODIMM. Tutaj akurat widzę, że jakieś kruciale są wrzucone, dwie kosteczki po 16 GB. Pod kątem upgrade'u da się to zrobić, natomiast prawdę mówiąc, to wydaje mi się, że ten poprzedni komputer, który testowaliśmy, był troszeczkę lepiej przemyślany, jeżeli chodzi w ogóle o dostęp do komponentów, natomiast no, z drugiej strony raczej nie robimy tego zbyt często i da się to zrobić. No i przejdźmy do samej stacji dokującej. Jak widzicie, tutaj mamy te złącze PCI Express, tutaj mamy slot na kartę graficzną, tutaj mamy jeszcze taki konektor do wentylatora, dwa złącza 8-pinowe do zasilania karty graficznej, USB-ka, a także wyjście na antenki Wi-Fi. No i mamy wtyczkę jeszcze zasilającą, bo w tej obudowie jest zasilacz 600 W. Co do samej stacji dokującej, jak sobie tutaj popatrzycie na laminacie, to widać, że mamy zrobione połączenia i tak de facto to ta stacja dokująca umożliwia nam podłączenie karty graficznej tylko przez 8 linii PCI Express 4.0. Więc myślę, że karty graficzne pokroju RTX 4070 nie powinny mieć jakichś dużych strat wydajności z tego tytułu, ale już przy takiej 4090 może pojawić się jakieś wąskie gardło. W zestawie dostajemy dwa kable 8-pinowe zasilające, które sobie wpinamy bezpośrednio tutaj, ale chciałbym tutaj jeszcze zajrzeć do środka, ponieważ ma być tam slot na kartę Wi-Fi i na dysk M2 NFC. VME. No to pokaż, kotku, co masz w środku. Okej. O, nie ma tu wcale aż tak dużo rzeczy. Jest mniej niż bym się spodziewał. Tutaj widzę, że zasilacz jest za tą osłoną. O, tutaj widzę nawet, że jest jakieś aktywne chłodzenie. Jest tutaj normalnie wentylator, taki nie wiem ile to będzie, z 80 mm, coś takiego. I tutaj mamy slot na dysk M2 NVMe. Natomiast co mnie zastanawia, czy po włożeniu tego dysku M2 NVMe będziemy mieli niższą przepustowość dla karty graficznej. Bo tutaj mamy jeszcze w zestawie taką oto płytkę, do której możemy sobie zamontować kartę Wi-Fi i o ile się nie mylę, to wtedy sobie zastępujemy tą płytkę. Tutaj mamy od razu wyprowadzone kabelki do naszych antenek, które sobie potem można wkręcić. No, ciekawy koncept. No to co, przykręcimy sobie takie oto mocowanie
I na pierwszy rzut wrzucimy sobie tutaj RTX-a 4070, no bo tak realnie patrząc, no myślę, że to jest raczej karta kalibru, której ktoś chciałby używać faktycznie z procesorem takim jak Core Ultra, no bo jednak jest to procesor laptopowy, więc no wiecie jak jest. Muszę przyznać, że ogólnie całe to combo i pomysł wygląda naprawdę mega estetycznie, bardzo mi się to podoba. Natomiast jest jedna rzecz, która mi się nie podoba i zaraz ją zobaczycie, bo jak tutaj sobie wpinamy te kable zasilające, no to spoko, no ale muszą być one jakieś takie, powiedzmy, w miarę uniwersalnej długości, no bo nie wiedzą tutaj, jaką kartę chcielibyśmy wpinać. Jak widzicie, one są dość długie. Do tego, jeżeli mamy takiego RTX-a, to musimy sobie jeszcze wpiąć tutaj, o, przejściówkę. No i niestety mamy tutaj trochę takie kablowisko z tyłu, które ciężko jest po prostu jakoś ładnie, schludnie ukryć i trochę to tak wygląda wtedy, o. No tak, no tak nie za specjalnie. I nie ma tutaj też za bardzo ani jakiegoś takiego miejsca, żeby sobie to jakoś, nie wiem, złapać trytytkami czy coś takiego. No, z tej strony wygląda to git, ale to wiecie, to jest jak w tym memie, nie? Że cable management komputera z przodu i wszystko cacy, a tutaj z drugiej strony to widzicie jak jest. No i jak mamy już wpiętą kartę, to wyciągamy sobie tutaj zaślepkę. Wpinamy sobie komputerek w ten oto sposób. Mamy tutaj jeszcze taką metalową część, która z drugiej strony ma gumę i ją powinniśmy przykręcić sobie w to miejsce. No i to jest po to, żeby tego komputerka nie wyciągnąć w trakcie pracy. No i cacy. I tak naprawdę mamy nasz komputerek z kartą graficzną. I kurczę, estetyka tego rozwiązania no przemawia do mnie, no poza tymi kablami, które trzeba tak tutaj. To powinni jakoś poprawić. Jakieś mocowanie tu zrobić, jakieś chociaż takie, wiecie, uszko, żeby się dało te trytytki zaczepić czy coś takiego i by było naprawdę cacy. No to odpalamy. Komputer odpalony, sterowniki zainstalowane. Jak widzicie, mamy nasz Core Ultra 9 i mamy RTX-a 4070. Niestety nie chce mi nadal działać overlay z CapFrameX-a, ale z tego co widzę, to mamy tutaj okolice 70 klatek, 66, coś takiego, ustawienia Ultra Full HD na RTX-ie 4070. Kurczę, powiem Wam szczerze mówiąc, troszeczkę gorszy wynik niż się spodziewałem. Mamy teraz Horizon Forbidden West, mamy ustawienia bardzo wysokie teraz zamiast bardzo niskich. No i mamy teraz jakieś okolice 70 klatek na sekundę. Z tego co widzę, to ta karta jest obciążona mniej więcej na poziomie 80%. Ale tak patrzyłem na te wyniki i cały czas coś nie dawało mi spokoju. Gdy odpaliłem 3D Marka i zobaczyłem wyniki, to CPU score wydał mi się mniejszy niż ten bez karty graficznej. Okazuje się, że gdy karta graficzna była podłączona do tej zewnętrznej stacji dokującej, to wyniki procesora były praktycznie o połowę gorsze, a procek losowo obniżał zegary poszczególnych rdzeni na 400 MHz. Więc coś ewidentnie jest nie tak, pytanie tylko dlaczego tak się dzieje. No i tutaj zaczęło się diagnozowanie. Wpinałem i wypinałem kartę graficzną z doka, tak samo komputerek. Przeinstalowałem sterowniki, bawiłem się z różnymi profilami wydajności Windowsa i nic nie pomagało. Zawsze gdy ta dodatkowa karta graficzna była wpięta, to wyniki procesora były sporo gorsze. No i stwierdziłem, że napiszę do producenta o tym problemie. No i po wymianie kilku maili udało nam się ustalić, co jest nie tak. Żeby rozwiązać ten problem, w BIOSie trzeba było wejść do opcji System Agent Configuration, następnie do Graphics Configuration i w Primary Display zmienić opcję z Auto na IGFX. Przyznam, sam szczerze mówiąc bym chyba na to nie wpadł. I moim zdaniem jest to błąd w BIOSie, bo skoro opcja była ustawiona na Auto, to powinna była wybrać optymalne ustawienia, ale coś widocznie poszło nie tak, no i musiałem ręcznie wymusić odpowiednią opcję, żeby wydajność procesora wróciła do normy. I teraz faktycznie mam wyniki takie, jak się spodziewałem, a taki Cyberpunk 2077 poszybował z okolic 60 FPS-ów na 104 klatki średnio. Horizon zamiast wyciągać okolice 70 klatek, wyciąga teraz 90, więc problem został rozwiązany. I faktycznie, gdy to zewnętrzne GPU działa poprawnie, daje naprawdę konkretnego kopa takiemu komputerkowi. I rozwiązanie, które proponuje Beelink, jest tak naprawdę fajniejsze niż Thunderbolt czy Oculink, bo ma sporo większą przepustowość i zdecydowanie mniej ogranicza kartę graficzną. Sprawdziłem też ten slot M2 w stacji dokującej i po włożeniu dysku nie ogranicza on wydajności karty, bo korzysta z dodatkowej jednej linii PCI Express 4.0. Konsekwencją jest to, że niestety wydajność
prędkość samego dysku będzie ograniczona do 2 GB na sekundę, ale moim zdaniem lepsze to niż obcinać wydajność samej karty graficznej. I jak tak sobie już mówimy o wydajności i kartach, to moim zdaniem taki 4070 to jest realny maks, jaki rekomendowałbym do takiego rozwiązania. Ale nie zmienia to faktu, że ja chcę tutaj spróbować odpalić RTX 4090 i zobaczyć, czy reaktor to wytrzyma. Natomiast z 4090 będziemy mieć problem tej kategorii, że ta stacja dokująca była raczej pomyślana z myślą o kartach dwuslotowych i trzyslotowej karty nie da się włożyć. No jak sobie popatrzycie, no niestety nie ma tutaj takiego wycięcia, więc myślę, że chyba musimy odkręcić tutaj te śledzie, żeby się to udało. Wszechświat wysyła mi sygnały, żebym tego nie robił, no ale come on. Kurde, no trochę mi się smutno zrobiło, bo myślałem, że tutaj wystarczy te 6 śrubek odkręcić i ten śledź odejdzie, a się okazuje, że to jest większa operacja logistyczna, ale dla was widzowie rozbiorę tą kartę bardziej, bo musimy sprawdzić, jak to działa. To jakoś tu musi wyskoczyć tak. Trzeba... No powiem wam, myślałem, że to będzie prościej zrobić. Och. O kurde. Tu pisze, żebyście zostawili łapkę w górę. Wzięło z zaskoczenia, co? Wzięło. Kamil też był w szoku. I to wszystko po to, żeby dostać się do tej śrubeczki. Znaczy tutaj też była druga i... Och. Mamy to. Oj, oj, oj. Powiem ci, ciężka jest ta karta w tym slocie. O, patrz, czekaj, to tu podłożymy. Tu, tak, będzie git. Ale to wiecie, to tylko w ramach eksperymentu. Nie róbcie tego w domu. Po to ja robię takie głupie rzeczy, żebyście wy nie musieli, ok? Dobra, podpinamy to i testujemy. Dobra, najpierw tu klik i teraz tu klik. I o dziwo to również nie poszło całkiem bezproblemowo, bo karta po prostu nie dawała obrazu. Nie chciała ruszyć, gdy podłączałem ją do zasilacza z zewnętrznej stacji. Jest to o tyle interesujące, że na stronie jest napisane, że zalecana jest 4080, ale 4090 również ma być wspierana. Ale hej, może to mój Founders jest jakoś wybredny na zasilanie i nie chciał działać. Więc musimy wykazać się trochę kreatywnością. Spiąłem na krótko zewnętrzny zasilacz i w takiej konfiguracji wszystko zadziałało, to znaczy karta się odpaliła. Wygląda to mega druciarsko, ale hej, działa. Taka 4090 da oczywiście jeszcze większego kopa, chociaż no, przez większość czasu nie będzie ona obciążona na 100%, zwłaszcza gdy gry będziemy testować w 1080p czy 1440p z mobilnym procesorem jak Core Ultra. Ale tak, w takiej konfiguracji możemy dowalić na przykład ray tracing w Cyberpunku i z DLSS 3 dostaniemy około 160 klatek, co moim zdaniem jest naprawdę niezłym wynikiem. Ogromny skok wydajności zobaczymy też w Wukongu na 1440p. Ten komputerek będzie wydajniejszy z 4090, gdy porównamy go do 4070, co szokiem nie jest, ale z racji tego, że trzeba i tak wykorzystać dodatkowy zewnętrzny zasilacz, rozmontować trochę kartę graficzną, to ja traktuję to bardziej jako ciekawostkę, bo opłacalności ani sensu w takim rozwiązaniu no, nie ma raczej zbyt wiele. Więc sam koncept i wizja tego, że coś takiego może zadziałać, jest naprawdę kusząca, ale jak zwykle bywa w przypadku takich dziwnych rozwiązań, to cena jest taka, że no, nie bardzo się to spina. Sam ten malutki komputerek kosztuje około 3500 zł i jasne, jest to dużo jak za mały komputerek, ale no, trzeba też powiedzieć, że tego typu sprzęty zwykle kosztują tyle. Sama stacja dokująca kosztuje około 600 zł i to jest niezła cena, biorąc pod uwagę, że dostajemy tutaj faktycznie zasilacz 600 W, no i mamy połączenie PCI Express 4.0 i to aż 8 linii, więc to jest dobra rzecz, ale przeliczając to na koszty, to spokojnie za cenę powiedzmy 4000 zł plus karta graficzna jesteśmy w stanie zbudować naprawdę bardzo rozsądnego peceta dużych rozmiarów. Jasne, coś takiego wygląda fajnie, ale musimy nadal iść na pewne kompromisy, jeżeli chodzi o wydajność. Mowa tutaj o mobilnym procesorze, który jest zastosowany. No i nie jest to aż tak powszechne rozwiązanie, co też może prowadzić do pewnych problemów. Natomiast sam koncept jest bardzo spoko i wcale nie obraziłbym się, gdyby więcej urządzeń korzystało z tego typu rozwiązania, bo jest to najzwyczajniej w świecie ciekawe. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tym sprzęcie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.